Ostatnie miesiące to zdecydowany wzrost apetytu inwestorów na ryzyko. Popyt nie omija również polskich aktywów, co wyraźnie widać zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. O zainteresowaniu naszym krajem może świadczyć fakt, że w ciągu ostatniego miesiąca jedynie węgierski forint oraz południowoafrykański rand pozwoliły na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu z inwestycji w walutę. Rynek polskich papierów skarbowych po przynajmniej chwilowym zażegnaniu zagrożenia ze strony Grecji nabrał rozpędu, w dużej mierze dzięki zagranicznym inwestorom. Widać to wyraźnie po wykresach rentowności papierów 5- i 10-letnich oraz kursu złotówki do euro, które to wykresy wyglądają bliźniaczo podobnie. Na samej krzywej dochodowości widzimy, że w ostatnim czasie uległa ona znacznemu wypłaszczeniu. Jest to efekt z jednej strony przesunięcia się popytu na papiery o dłuższych terminach zapadalności, a z drugiej strony nieuchronnie zbliżającym się początkiem bardziej restrykcyjnego podejścia do polityki monetarnej ze strony RPP. Momentum na rynku obligacji jest znaczne i powoli zbliżamy się do poziomów ze stycznia 2009. Wydaje się, że lokalne minima rentowności z tamtego okresu będą barierą nie do przejścia i tym razem. Jednak przy sile pieniądza z zagranicy 100% pewności mieć nie można.